Rozmowa dnia. Przed mikrofonem Michał Kita, a gościem rozmowy dnia jest dziś poseł Krzysztof Lipiec, prezes Świętokrzyskich Struktur i Sprawiedliwości. Dzień dobry. Dzień dobry panie redaktorze, witam państwa. Znajdujemy się w Pinczowie, w siedzibie Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej. Tutaj bowiem o godzinie 10 w Pińczowie rozpocznie się oficjalna wizyta prezydenta Andrzeja Dudy. Panie pośle, jaki będzie program spotkania głowy państwa z mieszkańcami ziemi pińczowskiej Ponidzie? Tak, przede wszystkim pragnę wyrazić wielką radość z tego powodu, że pan prezydent Andrzej Duda po raz kolejny w tym roku przybywa na Ziemię Świętokrzyską w trakcie tej prezydentury, która od 2015 roku jest sprawowana przez pana prezydenta, to no kolejna już trudno nawet policzyć wizyta pana prezydenta, tak jak w Pińczowie, na przykład to będzie druga wizyta yy, za czasów urzędowania, no to powiem, że pińczów ma szczęście. Zresztą tak samo będzie wiem, Drzejowie. Bo to też będzie druga wizyta pana prezydenta. No ale w Pinczowie ta wizyta ma taki wymiar szczególny, albowiem Pinczów jest miastem leżącym na Ponidziu. Wokół Pinczowa są przepiękne wioski, gdzie tak naprawdę jest to miejsce kwitnące rolnictwem. Tutaj ogromna ilość ludzi żyje właśnie z rolnictwa i ta wizyta ma szczególny właśnie z tego względu wymiar. To tutaj w Pinczowie. Tak było, jest i mam takie przekonanie, że będzie jeszcze lepiej. Istnieje firma związana z przemysłem przetwórczym, a więc te produkty rolne, które tutaj są produkowane, tu są również dowożone i z innych okolic. Firma Gomar, to trzeba sobie jasno i wyraźnie powiedzieć, no jest taką firmą, która daje dla ludzi miejscowych i miejsca pracy, ale jest również odbiorcą produktów, które są wytwarzane na polskiej wsi. I wiążemy z tym dużą nadzieję, albowiem tak to jest w rzeczywistości, że producenci rolni, ci polscy producenci rolni, mają stawiane pewnego rodzaju bariery, aby ich produkty dostawały się na ten obszar handlowy poprzez sieci handlowe, duże sieci handlowe. No niestety tam tak to jest, taka jest zaszłość, jeszcze można powiedzieć, że łatwiej jest trafić podmiotom zagranicznym niż polskim produktom, i mam takie. Przekonanie, że plan dla wsi, który został ogłoszony dwa lata temu przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi, który zawiera między innymi budowę polskiego holdingu rolno-spożywczego, będzie dawał tę wielką szansę właśnie na to, żeby ta produkcja, rynki produkcji rolniczej miały możliwość większego rozkwitu właśnie poprzez fakt możliwości odbioru tych produktów, które na tych rynkach są produkowane. Andrzej Duda dziś odwiedzi przedsiębiorstwo go Czy spodziewa się pan poseł jakichś przełomowych deklaracji, między innymi chociażby w sprawie tego holdingu rolno spożywczego i ułatwienia? dostępności produktów z pola do stołu, aby też one były w marketach tych Zaczekajmy przed tym spotkaniem właśnie w tej firmie przetwórczej. Pan prezydent spotka się tutaj z rolnikami na miejscowym targowisku. Sądzę, że te rozmowy na tym styku, producenci, rolni, przetwórcy, mogą przynieść dobre efekty. Pamiętajmy o tym, że to nie wszystkie decyzje są w ręku pana prezydenta, ale pan prezydent z całą pewnością i dał temu niejednokrotnie wyraz, może wspomagać, może kreować pewne działania. No, wiele takich inicjatyw od pana prezydenta pochodzi dzisiaj, między innymi jedna zupełnie niezwiązana akurat z tym, o czym mówimy o, o rolnictwie, o przemyśle przetwórczym. Dzisiaj w polskim Sejmie będzie rozważany projekt prezydenckiej ustawy w sprawie bonu turystycznego. Chociaż dla ponidzia dla ziemi świętokrzyskiej to też jest ważne żeby właśnie wspomagać branżę turystyczną no a ponidzie jeśli chodzi o rozwój turystyki jest też tym pięknym miejscem weźmy chociażby przepiękną rzekę Nidę która jest wielką atrakcją turystyczną tutaj w tej chwili w każdy weekend odbywają się spływy kajakowe z różnych miejsc. Turyści kajakowi wypływają wokół tego. Rozkwitają również różne podmioty gospodarcze, które parają się właśnie tą turystyką. I bond turystyczny ma właśnie służyć, nie tylko ma wspomagać polskie rodziny, ale również wspierać branżę turystyczną. Dzisiaj o tym będziemy Jeśli dyskutować w Sejmie. Przejdziemy do kwestii związanych z dzisiejszym posiedzeniem Sejmu, tam będzie równie ważny projekt dotyczący emerytur. Przede wszystkim dla kobiet z rocznika 1953. Czy ta sprawa to jest wyrównanie tej sprawiedliwości dziejowej, aby te emerytury nie tak, były Tak, dokładnie, dokładnie, dokładnie o to chodzi. To jest ponad 70 tysięcy kobiet w Polsce, które na skutek reformy systemu emerytalno-rentowego zostały pominięte tymi mechanizmami związanymi z podwyżkami tych emerytur. Ja miałem ogromną ilość interwencji właśnie od pań urodzonych w 1953 roku, które no, na skutek różnych niedociągnięć zostały, że tak powiem, nieobjęte tym mechanizmem podwyższania emerytur wypłacanych z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. I dzisiaj, tak jak pan redaktor słusznie zauważył, tej sprawiedliwości dziejowej staje się zadość. I dobrze, że. Taki projekt ustawy dzisiaj będzie y, przepracowywany w polskim Sejmie. Wracając jeszcze do y, Ziemi Świętokrzyskiej i tych lokalnych spraw związanych z wizytą y, głowy państwa w regionie. Oprócz Pięczowa Andrzej Duda odwiedzi także Jędrzejów i y, Kielce. Będą to duże spotkania z mieszkańcami. Y, wiemy też, że jesteśmy już na finiszu kampanii wyborczej. Jakie tam przesłanie do mieszkańców na tydzień do zakończenia tej kampanii może skierować Andrzej Duda? Tak, rzeczywiście. Za tydzień mamy już ciszę wyborczą. Ja mam takie przekonanie, że to będą bardzo dobre spotkania. Zresztą pan prezydent dał niejednokrotnie tego wyraz i dowód, że ma bardzo dobry kontakt i sądzę, że takie indywidualne spotkania właśnie po tym przesłaniu, które prezydent zawsze na takim spotkaniu z mieszkańcami kieruje do zgromadzonej społeczności. One przynoszą bardzo dobre, dobre efekty. To nie tylko kwestia uścisku rąk, ale również ogromna ilość problemów, które jest zgłaszane właśnie do pana prezydenta. Tu chcę podkreślić właśnie taką pewną zdolność pana prezydenta, który potrafi w tłumie wsłuchać się właśnie w takie indywidualne głosy, to później również przekłada się na bardzo aktywną działalność pana prezydenta w postaci przedkładanych projektów ustaw. Ja przypomnę, że w tej kadencji ponad 30 projektów ustaw z to inicjatywy pana prezydenta ponad 1060 podpisów pod uchwalonymi przez Polski Sejm ustawami. To naprawdę ogromny dorobek i myślę, że pan prezydent o tym też będzie mówił, ale przede wszystkim tak naprawdę te, te, te przesłania, które pan prezydent kieruje, one są ukierunkowane ku przyszłości. Tak? Wiadomo, że dobrą przyszłość możemy budować, pamiętając o przeszłości i myślę, że tutaj na tym styku będzie taka możliwość możliwość, aby można było z ust pana prezydenta usłyszeć właśnie te gwarancje dobrego współdziałania pomiędzy polskim rządem, bo tak naprawdę to jest rzecz niesamowicie ważna. Prezydent o tym ciągle mówi. Praca nie kłótnie i dał temu wyraz w tej mijającej kadencji właśnie, że to dobre współdziałanie z polskim rządem przynosi dobre efekty w gospodarce. Przecież w stosunkach międzynarodowych tu trzeba podkreślić zbliżającą się wizytę pana prezydenta Andrzeja Dudy w Stanach Zjednoczonych u głównego naszego partnera, gdzie spotka się z prezydentem Stanów Zjednoczonych, no politykiem i głową mocarstwa. To jest niezmiernie dla nas ważne, że akurat w tym nowym czasie, który teraz nam jest dany po pandemicznym czasie, tak to trzeba powiedzieć. Każdy z nas to na własnej skórze odczuje, że, że będziemy funkcjonowali w innym świecie i ta wizyta Państwa amerykańskiego z prezydentem Rzeczypospolitej. To spotkanie jest podkreśleniem niezmiernie ważnej istoty właśnie tych stosunków bilateralnych. Polska, Stany Panie Zjednoczone pośle, to już I za to chwała. Tak na zakończenie. Czy wybory rozstrzygną się 28 czerwca, czy konieczna będzie dogrywka i druga tura? Nie mam przekonania, że tak to się stanie, bo przecież ta kampania pokazuje, kto tak naprawdę jest liderem w tej kampanii wyborczej. Kto ma ludziom Polakom coś konkretnego do przekazania? Kto daje gwarancję wiarygodności, że to nie tylko słowa, ale i czyny? Pan prezydent Andrzej Duda udowodnił to w trakcie tej mijającej już kadencji prezydenckiej i sądzę, że Polacy jako mądry, roztropny naród te wszystkie sprawy weźmie pod uwagę. No to doświadczenie pana prezydenta Andrzeja Dudy na urzędzie głowy państwa jest rzeczą niesamowicie ważną. To jest wielka wartość, której Polacy z pewnością raz, że doceniają i z pewnością wezmą to pod uwagę, oddając w niedzielę 28 czerwca głos na pana prezydenta Andrzeja Dudę. Ja mam przekonanie, że, no, że nie ma, że tak powiem, mówiąc kolokwialnie, innej opcji. Zwycięstwo w pierwszej turze myślę, że jest już dzisiaj bez mała przesądzone. Bo Śledząc tę kampanię wyborczą, przywołując na pamięć przedwczorajszą debatę telewizyjną, prezydencką debatę, która zgromadziła przy odbiornikach telewizyjnych ponad 7,5 miliona polskich obywateli, to jest dosyć pokaźny wynik i wsłuchując się w to, o czym kandydaci na prezydenta Rzeczypospolitej mówili w tej debacie, a tematyka była skupiona wokół głównych osi sporu politycznego, który w Polsce jest, tak? I jaki jest stosunek do tych poszczególnych kwestii, które no, dzisiaj stanowią pewnego rodzaju rozdarcie mm. w tym świecie społecznym, tak? to myślę, że pan prezydent Andrzej Duda dał dowód na to, że jest jedynym człowiekiem, który jako prezydent Rzeczypospolitej będzie w stanie pogodzić te różne interesy, które się ścierają w naszej ojczyźnie, no a Istotą tego wszystkiego jest to, że z całą pewnością jest gwarantem wiarygodności uprawianej przez niego polityki na Urzędzie Głowy Państwa i to jest niezmiernie ważna cecha. Dziękuję za rozmowę. Poseł Dziękuję Krzysztof bardzo. Lipiec, prezes Świętokrzyskich Struktur Prawa i Sprawiedliwości z Pińczowa z Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej. Ja jeszcze raz zapraszam to bardzo serdecznie na dzisiejsze Kielce. spotkania z panem prezydentem, szczególnie do Kielc na godzinę 17 na Placu Artystów. To jest takie dobre dla nas miejsce, które zapewniało nam niejednokrotne zwycięstwo. Przyjdźcie Państwo, trzeba dać świadectwo przywiązania do tych wartości, wartości patriotycznych. Prezydent Rzeczypospolitej, nawiedzając Kielce, to dla nas naprawdę wielka rzecz i musimy tam dzisiaj być. Dziękujemy za rozmowę.